Zanim przejdę do tego, co chciałem powiedzieć w tym filmie, to zrobię wam taki mały teaser w tym momencie. Z kilkoma fajnymi ziomami planujemy nagrać podcast. Myślę, że będzie to już niedługo, chcemy celować w tematykę JoJo, ale oczywiście nie zamykamy się również na inne serie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, macie teaser i macie czego oczekiwać. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o fandomach, podzielić się moimi przemyśleniami, bo z moich obserwacji wynika, że niektórzy ludzie moim zdaniem wypowiadają się na temat fandomów w niekoniecznie słuszny i niekoniecznie sprawiedliwy sposób. Chociaż kto wie, może to ja czegoś nie rozumiem. Czym jest fandom? Fandom, określenie społeczności fanów, zwykle używane w odniesieniu do fanów fantastyki, ale nie tylko. Używane jest także m.in. przez fanów mangi i anime, RPG, creepypasta oraz często przez fanów youtuberów, piosenkarzy i aktorów, a także kreskówek, na przykład broni. Jako fandom określa się zwykle ludzi aktywnie uczestniczących w klubach fanowskich, konwentach fantastyki lub w internetowych zdarzeniach dyskusja. Wybaczcie, że z Wikipedii. Generalnie problem polega na tym, że ogólnie to fandomy są zjebane. Nie no, gdzie tam. Tak naprawdę fandomy są fajne, ale szybko robią się zjebane. Nie no, co ty. Po prostu każdy fandom jest zjebany, tylko niektóre mają więcej zjebanych osób. Zwróćmy uwagę na pierwsze zdanie. Określenie społeczności fanów. Pozwólcie, że wynajdę koło na nowo. Wszystko w popkulturze ma swoich odbiorców. Czy to są gry, książki, filmy, seriale, anime, kurwa, cokolwiek. I to jest, jakby nie patrzeć, naturalne, że wokół danego podmiotu w pewnym momencie zaczyna się zbierać grupa jego entuzjastów. Tak powstaje fandom, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi o podobnych zainteresowaniach, aby mogli zaprezentować twórczość fanowską, aby mogli podzielić się swoimi przemyśleniami, a może nawet urządzać sobie spotkania w prawdziwości. Generalnie same pozytywy. Problem pojawia się w momencie, kiedy w fandomie zaczynają pojawiać się tak zwane czarne owce, czyli osoby, które swoim zachowaniem zaczynają przynosić fandomowi złą sławę. Ale wiecie, co jest bardziej szkodliwe od takich osób? Uogólnianie, moim zdaniem. W sensie, ocenianie całego fandomu przez pryzmat tych kilku czarnych owiec, które jakby nie patrzeć są kurwa w każdym fandomie. Ja myślę, że każdy kiedyś słyszał, że fandom X jest taki, taki, bo coś tam. Wiecie, bo to jest tak, że fandomy jednak są otwarte dla każdego. Nie zdajesz egzaminu, żeby móc dołączyć do fandomu. Nie składasz podania czy opłaty rekrutacyjnej. Nie wysyłasz nikomu w wyniku swojego testu IQ, modląc się, żeby faktycznie cię do tego fandomu, kurczę, przyjęli. Po prostu dołączasz. Ciężko więc wymagać, żeby w fandomie, miejscu tak otwartym dla każdego, byli sami ogarnięci ludzie. I to, że jakieś jednostki będące w fandomie może zachowują się nie do końca mądrze, to nie znaczy, że powinniśmy od razu krytykować cały fandom, bo wydaje mi się, że jest to nie do końca uczciwe w stosunku do osób, które dla tego fandomu zrobiły całkiem dużo dobrego. A wydaje mi się, że i takich osób w każdym fandomie jest całkiem dużo. I ja wiem, że ktoś mówiąc fandom X jest taki i taki, może nie mieć na myśli całości tego fandomu. To może być skrót myślowy, którego myślę, że każdemu zdarza się użyć w jakiejś spontanicznej rozmowie. Ale ciężko jest nie stwierdzić, że tego typu zdania celują jednak w fandom, a nie w konkretne osoby z fandomu. I wydaje mi się, że mogą one być również bardzo często przyczyną wielu nieporozumień. Sytuacji, w których ktoś nazywa się zoofilem, bo naczytał się czegoś o zboczeniach furystów, a ty po prostu lubisz zwierzęta. To był hardkorowy przykład. I tak, oczywiście, możemy powiedzieć, że każdy fandom jest zły, beznadziejny, bo w każdym znajdą się ludzie działający na jego niekorzyść. Nie istnieje fandom nieskazitelny. Ale po co ta agresja, kiedy równie dobrze możemy powiedzieć, że każdy fandom jest super, tylko że no w każdym znajdą się te czarne owce, o których mówimy, tak? I może to wszystko wydaje się takie proste i zero-jedynkowe, gdy ja tak o tym mówię, ale pamiętajcie, że fandomy z założenia mają łączyć ludzi, a nie ich dzielić. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje przemyślenia na dzisiaj. Napiszcie mi, czy się z nimi zgadzacie. Może ja po prostu za dużo myślę. Na razie.